Po raz kolejny w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku gościmy dzieci z niepełnosprawnością. Są to dzieci z dwóch placówek naszego miasta, z przedszkola specjalnego nr 40 oraz z klas integracyjnych uczących się w szkole podstawowej nr 5 oraz gimnazjum nr 18 w Gdańsku. Festyn zorganizowali studenci, pamiętając o tym, że 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Przyszli fizjoterapeuci dzięki takim spotkaniom nabywają doświadczeń oraz praktyk w późniejszej przydatnej, myślę, ich pracy zawodowej. Celem takiego festynu jest przede wszystkim zintegrowanie dzieci, które dzięki temu w dobrej, miłej atmosferze uczą się współpracy, współdziałania, a także radośnie, wesoło spędzają czas. Dla dzieci przygotowaliśmy różne konkurencje sportowe, w tym także zadania, z którymi sobie, jak wiemy, wszyscy świetnie radzą. W razie potrzeby są studenci, którzy pomagają pokonać drobne jakieś przeszkody, z którymi sobie być może nie wszyscy radzą. Między innymi przygotowaliśmy konkurencje rzutowe, skocznościowe, zręcznościowe, a także dzieci mają okazję pograć w tenisa stołowego, podmuchać piłkę, a przede wszystkim porozmawiać z drugim człowiekiem, ze studentem, z kolegą z innej placówki. I to jest naprawdę bardzo cenne. Podsumowując, chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować wszystkim studentom, którzy od samego rana dzisiaj tutaj się zjawili, którzy z uśmiechem na twarzy przenosili sprzęt, którzy z uśmiechem na twarzy dmuchali baloniki, stroili salę i przygotowywali ją w taki sposób, żeby dzisiaj ta zabawa nam wszystkim się tutaj udała. Dziękuję również wszystkim pracownikom Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, którzy jakąś tam cegiełkę wnieśli, żeby ta impreza dzisiaj mogła się udać. Z góry przepraszam, że nie będę wymieniał tutaj nazwisk, ale o was wszystkich pamiętam i bez was nie byłoby to możliwe, żebyśmy się dzisiaj mogli tutaj razem bawić. Dziękuję serdecznie.